Siema, z tej strony Spox 2. Witam was wszystkich serdecznie przy poniedziałku. Jak poniedziałek to co? To może Lenovo L340 z klasyczną usterką. Czyli czym? Gniazdo zasilania rozwaliło się od wpinania, wypinania. Bardzo często padają te konstrukcje, czy L340, czy Y520, Y530, Y540. Problem spory. I tak, sprzęt był w innym serwisie, nie dali rady tego ogarnąć. Właściciel sprzedał koledze, kolega odebrał od tamtego serwisu, przysłał do mnie. Rozebrałem płytę i w zasadzie naprawę tego laptopa już rozpocząłem, robiłem do pewnego momentu, zatrzymałem się, był weekend, stop. Dzisiaj dokończymy to, więc ja wam pokażę pokrótce, co było grane. I teraz tak, przechodzimy na drugie ujęcie, bo tak jak wspominałem na początku, uszkodzone gniazdo zasilania, a jeżeli w Lenovo szlak trafił gniazdo zasilania, to co się zawsze pali, w sumie wam pokażę. To jest płyta główna z tego modelu. Oznaczenie płyty głównej NMC361. Więc tak, w Lenovo jest ten problem, że mamy na gnieździe identyfikację zasilacza. Mamy piny boczne, czyli minus, masa, ja na nią mówię. Kolejne po bokach plus, czyli 20 V tędy wchodzi i środkowy pin komunikacja, identyfikacja zasilacza. I jeżeli rozwalimy gniazdo, a gniazdo z niego oryginalne jest tutaj, trochę przytopione przy demontażu, ale de facto chodzi o taki języczek, to jeżeli zrobimy zwarcie na gnieździe, to 19 V idzie na identyfikację. I co się dzieje? Co się dzieje? Ta identyfikacja przechodzi przez jedną diutkę od tą i to leci po drodze do KBC. W teorii Lenovo zrobiło to, no dobrze, dlaczego? Jeżeli zrobimy zwarcie na wejściu, na identyfikacji, to ta dioda ściągnie do masy wysokie napięcie, że tak powiem, spali się dioda, wszyscy szczęśliwi, zasilacz się zabezpieczy. W praktyce ta czarna mała dioda, ona nie będzie uszkodzona, ona, nie wiem, nie zadziała to zabezpieczenie. Idzie impuls 20V na KBC. Co się dzieje z KBC? Przeważnie go usmaży, jest jakaś dziurka, jest problem. I ten układ jest do wymiany. Układ jest dodatkowo co? Programowalny. W niektórych przypadkach coś jeszcze poleci. I właśnie dzisiaj o tym będzie, dlatego to nagrywam. Na początku miało być tak, że w jednym laptopie wymiana gniazda zasilania plus wymiana KBC. No i idziemy teraz na to, co ja wtedy robiłem, bo tutaj dziwna sprawa była, ale serwis jakiś nie wylutował oryginalnego gniazda. To jest jakiś karykaturalny błąd. To gniazdo trzeba wylutować, wlutować drugie, a oni co zrobili? Patrzcie, jest nasmarkane trochę cyny, topnika i widać ślady na tej cewce. Znaczy no cewce, to jest dławik. Widać cynę, potem rezystor pomiarowy. Też było lutowane, czyli lutowali się kabelkiem przed pierwsze MOSFETy i za nie. Puszczali zapewne 20 V, żeby móc ożywić płytę. Przy czym konstrukcja Lenovo jest tak zaprojektowana z tym chargerem BQ2478S, że dopóki tam nie pojawi się identyfikacja od strony zasilacza, to ten charger nie zacznie pompować prądu, że tak powiem, więc omijanie tego gniazda w ten sposób było skazane na co? Na panewce, dajmy na to. I próbowali, nie udało się. No i teraz lecimy dalej. Niech ja dam play, bach, pokazuję tą płytę. Za chwilę coś tam sobie mówię. I pokazuję co? KBC. KBC w ogóle został chyba wylutowany. Możliwe, że wlutowany. Tam jest zwarcie, widać właśnie tutaj na pinie zwarcie. Ale już pal licho, bo ta robota była to po prostu chyba na szybkiego robione. I co w tym momencie robię ja? Demontuję gniazdo, czyli nagrzewam hotterem, powoli. Zwracam uwagę, że po lewej stronie są takie właśnie dwie diody. Biała i niebieska. Czy tam... Tak czy siak mówię, że lepiej jest je zabezpieczyć jakimś kaptonem, podwójnie nawet, nakleić. Bo jeżeli nie zakleimy tych diod, to po prostu one się przytopią, przestaną świecić. Więc za chwilę kapton naklejam, robię to, bach, bach, bach. Jeden kapton. Za chwilę drugi kapton i nagrzewam na spokojnie gniazdo. Gniazdo zaczyna się w naturalny sposób przytapiać, bo to jest plastik. A jak grzejemy temperaturą 300 stopni, 400, to wszystko się co? Odkształca, normalne. Więc gniazdko za chwilę pozabieram, pyk, zdjęte. Oczyszczam laminat za pomocą pewnie jakiegoś odsysacza. Na razie to pierwsze co, mieszam cynę ze starą. Później bierzemy plecionkę.
Jeżeli mamy duży grot z pojemnością cieplną, to ta plecionka ładnie nam zaciągnie, to cynka jest pięknie. A jak mamy problemy, to wspominam, że można sobie hotera złapać w rękę, dogrzewać delikatnie hoterem i wciągnąć tą cynę. I zapewne za chwilę zacznę to robić. Tu ściągam, zobaczcie. Cyna wyszła dobrze z dziury pierwszej, drugiej. Tudzież w tym miejscu widać, że jeszcze ta cyna została. I dogrzewam hoterem. To jest właśnie to, o czym wspominam. Nie chce cyna iść, dogrzewamy hoterem. Pyk. Tam widać tą końcówkę hotera, pyk. I dogrzewamy. Plecionka się w naturalny sposób napija. Tam jeszcze jest pin od identyfikacji, który został w laminacie. Za chwilę go penseto zapewne. O, nagrzewam, ściągam pin. Dobra, gitara. Laminat trzeba wymyć, czy patyczkiem, czy szmatką. Kto jak potrafi, kto jak umie. Grunt, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Wiadomo, nie musi to być perfekt, ale żeby ta robota była w miarę schludna, umówmy się, że doczyśćmy to. Także tutaj czyszczę jakimś plastikowym elementem, te elementy topnika, nie zawsze też to schodzi, potem biorę pensetkę, próbuję skrobać i pokazuję, że mam fabrycznie nowe gniazdo. Bach. Wstawiamy, oblutowujemy, łapiemy na pierwsze dwa piny tam nabrzeżne, cyk. Jeden pin, drugi pin, dodajemy topnika, cynę. No i po kolei bach, 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 pola masowe. Mówię, żeby zwrócić uwagę na to, czy cyna przelewa się na drugą stronę gniazda. O, dogrzewam, odwracam. Myję oczywiście szczoteczką, kto czym lubi, prawda? Ja z racji tego, że ta szczoteczka soniczna, powiem wam, tak ułatwia życie. Warto kupić najtańszą szczoteczkę, choćby nawet, nie wiem, za 3 dychy. Myśmy tyle płacili za te szczoteczki. Jakieś śmieszne pieniądze, a one naprawdę ułatwiają sprawę. I z tej strony tak samo myję. I warto zwrócić uwagę na te piny, czyli zobaczcie, jak cyna przelała się z tamtej strony na tą stronę laminatu. Dodatkowo jeszcze to dmucham na to kompresorem, żeby zabrać ciecz. No i co tu się dzieje? Teraz mówimy o płycie głównej. Widać, że ktoś grzebał w BIOSie. Pamięć SPI z BIOSem była kombinowana. Biorę miernik w łapę. Prawdopodobnie, co ja tu mierzę? A, będę mówił o cewkach, żeby zmierzyć wszystkie cewki. Cewka od 3 V, wysoka rezystancja. Cewka od, na terminalu baterii, od ładowania baterii, też wysoka rezystancja. Potem cewka od zasilania mostu, 1,05 V, niska, wysoka rezystancja, gitara. Tu mamy cewkę od zasilania RAMu, też tam było spoko. Cewki na procesorze, no, tak samo, wszystko jest w normie. No i przychodzi kolej na co? Przychodzi kolej na KBC Lenovo IT8586E FXA. Ten układ trzeba zdjąć, trzeba to wymyć, doprowadzić tą płytę do takiego stanu, żeby można było przy tym komfortowo popracować. Zbieram, zabieram folię, widzę, że jakiś rezystor w ogóle jest przyklejony do tej folii, nie wiadomo skąd on jest. On ma prawdopodobnie 100 kilo ohmów. Tak, 10 do 4 to prawdopodobnie 100 kilo ohmów. Ja nigdy takiego, nie mam w głowie takiego szybkiego liczenia. Nie wiem, jak to jest możliwe. Jestem totalnie głupi pod tym kątem. Jak widzę rezystor 1,02, 1,03, 1,04, uwierzcie mi, że ja nigdy nie wiem. Nie umiem tego policzyć tak w locie. Tu jeszcze jest charger, który też ktoś kombinował i go później oblutuje. No i lecimy. Trzeba nagrzać oczywiście KBC, okrężne ruchy, bach, bach, bach. Właśnie to, co pokazuję. Trzymam pensetą z jednej strony i za chwilę dupka, co zrobimy, podniesiemy. Pod KBC nawet to wygląda, jakiś brązowy topnik, może Wharton, Brown Jelly Flux, dajmy na to. Trzeba ten laminat wyczyścić, czyli przykładamy plecionkę i lecimy jak zawsze. Na spokojnie zbieramy cynę. Ale się dziwnie ogląda materiał, który się już nagrało i się go komentuje. Powiem wam, że jest to nawet takie proste, bo ja w tym momencie wiem, co będzie. To może nie jest nawet takie głupie, żeby w coś takiego wejść, takie filmy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego, żebym na przykład czasami właśnie nagrał jakąś swoją robotę. Może ona będzie lepsza, może będzie gorsza, bo wielokrotnie o tym wspominam. To jest tylko życie, to jest tylko serwis. Ale inaczej się jednak ogląda swoją robotę już wykonaną. I można pewnie nawet dodać jakiś komentarz, nawet sam siebie mogę poprawić, nie? No tutaj akurat KT6 użyłem, polałem, biała szmatka,
paluchem przecieram. Przez to, że KT6 nie jest takie agresywne z palcami, ta chemia nie działa właśnie na paluchy, to nie ma białych osadów takich chamskich, bo terpentyna KT5 jest problematyczna, a KT6 pod kątem mycia elektroniki jak najbardziej na plus. I tutaj wiadomo, dolewam i znowu będę czyścił, żeby ten laminat był po prostu ciemno-niebieski, bo kolorystykę widzicie. No i teraz przewijamy, osuszam laminat, cyk, domywam jeszcze, żeby tam pozostałości tych wszystkich topników, tego ciemnego brązowego fluxa usunąć. Znowu czyszczę, dmucham, zawsze dmucham, nie? No i pozycjonowanie KBC. KBC pobrałem ogólnie z blistra, gdzie kupiłem kiedyś 5 układów od pana Chińczyka. I to KBC. Ustawiam, łapię 4 narożne piny. O, tu jeden z nich, cyk. Tak, żeby tylko złapało. Potem drugi, trzeci. Mówię o tym, żeby właśnie sobie wypozycjonować tym palcem, pensetą. Nakładamy topnik. Dolewamy go. Topnika zawsze lepiej dać ciut więcej. Później trzeba mieć jakiś grot. Jak macie minifale, super bomba. Jak nie macie, zwykły grot zagięty. Jakikolwiek. Tak naprawdę grot, który ma pojemność cieplną i tak tą cynę jest w stanie przeciągnąć. Najwyżej na końcu, na ostatnim pinie zrobi nam się kulka. To nam za pomocą plecionki można to jeszcze dodatkowo zebrać. No i tutaj przykładam minifale. I o ile wszystko fajnie przebiega, to można zrobić wręcz jak na tych materiałach typowo branżowych, gdzie gościu przykłada minifale i przeciąga raz, jest pięknie. No tutaj w tym wypadku nie jest tak. To życie serwisowe, ta praktyka niejednokrotnie pokazała, że jednak to byłoby za piękne, takie jedno przeciągnięcie i wszystko jest ładnie, pięknie. No ale dlaczego? Bo tam oni lutują pastą, tam jest idealna ilość pasty, to wszystko jest wyliczone co do dosłownie mikrona, nie? A kiedy my tutaj używamy cyny, bawimy się w takie ręczne lutowanka, no to inaczej jest. Ale wiadomo, i tak to polutujemy w miarę dobrze. Dobra, i teraz tak, lecimy dalej. KBC już oblutowany praktycznie, pach, pach, pach. Pewnie sprawdzam pod mikroskopem, czy nie ma zwarć, bo akurat tutaj zwarł mi się pin. I co w tym momencie zrobić? Albo hoterem nagrzewamy i ten pin odginamy, albo przykładamy kolbę lutowniczą i też odginamy. Więc tu próbuję. Nie pensetę, tylko nożyk wkładam, odginam, czekam aż zastygnie cyna, puszczam. I teraz podkładam zapewne grotem lutowniczym przyłożę i no spok, zdawaj ruchy. Coś tam próbuję wyrzeźbić. O, podkładam grot. Dobra, poszło. Wygląda. Teraz mycie. Psiku, szuruburu, myjemy pozostałości topnika, upewniamy się, czy wszystko jest ładnie, pięknie. Znowu szmatka i mamy w pewnym momencie obraz, gdzie KBC wygląda naprawdę spoko. Piny, ilość cyny, nie idealnie, ale umówmy się, jest gitara, nie? Jeśli układ jest sprawny, będzie to działało. Po prostu będzie to działało i to jest najważniejszy parametr, żeby działało. A sam wygląd w sobie to już późniejszy temat. No i tutaj, o czym ja wspominam, zapewne mówię o tej diodzie PD102, która służy do tego zabezpieczenia, żeby się nie paliło, mierzę ją, bo czasami ona też jest zwarta. W tym wypadku nie było zwarcia. Coś tam sobie pitu pogadam. I co robię? Podpinam do termowizji sprzęt i płyta pobiera 147 mA i przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam, dlaczego tak było. I okazało się, że się przetwornica główna nagrzewa, 3,5 V, czyli w lewym dolnym rogu chodzi o tą przetwornicę. I to trochę dziwne. Wychodzi na to, że KBC, które lutowałem, było uszkodzone. To było smutne, powiem wam, bo ten układ nie zatrybił. Później mierzyłem, patrzyłem tu, tam, siam. Po schemacie leciałem. Wychodziło, że właśnie na LDO3, na piątym pinie od przetwornicy głównej, mamy zwarcie do masy, czyli KBC, który został wlutowany, był zwalony, a był nowy z blistra od pana Chińczyka. Smuteczek, jakby nie patrzeć. Później tam na board view szukałem sygnału. Chciałem się doszukać większej teorii, no i niestety nie udało się. Kabelek podpiąłem pod linię plus 3 VLP i coś tak mi się musiało zacząć nagrzewać. I tak. I to jest to.
i zaraz puszczamy prąd 3 V i 4 A, płyta pobiera 1,3 A i patrzcie, widać w tym momencie, jak KBC się nagrzewa. Miał 75 stopni, jeszcze raz cofnijmy się do tego. I KBC, właśnie w tym miejscu jest KBC, który się nagrzewa do 75 stopni. I to jest dramat, lutujesz nowy układ i dupa, nie gada, dlaczego? Byłem wkurzony, tam macham łapami, mówię, kurde, dlaczego tak jest? No ale tak bywa, nie? Nieraz się okazało, że coś od pana Chińczyka czy KBC do Asusa zamawiałem w technologii BGA, miało być sprawne, przyszło, było zepsute. No i tyle. Jeszcze doszukiwałem się, może jakiś pin połączony, nie dopatrzyłem, bo słuchajcie, na 100 takich montaży KBC, umówmy się, że 10% wlutowanych tych układów zrobię ze zwarciem. Gdzieś tam, na którymś pinie będzie połączenie. Dlatego trzeba pod mikroskopem sprawdzić to dokładnie. Czasami jest tak, że patrzysz, nie widzisz zwarcia, szukasz, no kurde, wszystko git majonez, a potem się okazuje, że ty, to zwarcie było, tylko trzeba było się bardziej przyjrzeć. No i lecimy dalej. KBC usuwam, coś mówię na temat prądu, żeby przetestować płytę bez tego KBC, później lutuję drugie KBC i dalej się robi problem. I na drugim KBC dalej jest problem, jak się okazało, drugie KBC też jest złe. Tak w skrócie, pamięć z SPI wylutowałem, robimy odczyt BIOS-u, zapis, pyk. No i tak w skrócie. I po wlutowaniu około 3 albo 4 KBC lutowałem, jak się okazało, praktycznie wszystkie układy, nawet które miałem z demontażu, z jakichś innych płyt, były problematyczne. Jeden z kabeców to się nagrzewał de facto do 120 stopni. Mówię, kurde, co za niefart. Cały czas było coś nie halo. No i dzisiaj, jak się okazało, znalazłem, co? Taką samą płytę, która po jakimś totalnym zalaniu. Ale to była ta sama płyta. Więc mówię sobie, kurde, wstawię z tamtej płyty KBC, wstawię BIOS, który będzie miał wyczyszczony M-region, wlutuję do tej płyty i zobaczymy, czy ona się elektrycznie włączy. I to jest ten moment. Ogólnie dzwoniłem się do Adama z Kochambasie i rozmawiałem z nim na temat tej płyty, że w balona mnie robi płyta, bo sygnały wszystkie są poza VRON. VRON to jest sygnał, który musi obudzić przetwornicę procesora. Jak już ją obudzi, to będzie zasilanie na tej cewce System Agent. A jak nie ma System Agent 1,05 V, to jest w ogóle do dupy. A, teraz tak, aplikacja Korat. Musimy włączyć zasilacz i pokażę Wam, na czym stanęło dzisiaj, bo tutaj, w sumie minionek, nasz obraz, pokażę Wam, jak jest wlutowany ponownie KBC. Minionek, chodź. To jest płyta, która miała lutowane, mówię, z 5 KBC-ów, lekko. To jeszcze jest niedomyte idealnie, bo żeby było tak pięknie na sam koniec, jeszcze można tam szczoteczką między te szczeliny wjeżdżać i wyciągać z pozostałości topnika. A na szczęście płyta nie jest, wiecie co, przegrzana. Nie jest, już, nie zmieniła, może tak powiem, koloru, bo takie laminaty, kiedy nagrzewamy już go piąty raz, umówmy się, on się już może odkształcić, więc trzeba to robić powoli, na spokojnie, a dokładnie, a nie, że wysoka temperatura, jeb i cześć. Także to KBC jest zmienione, BIOS zmieniłem i no i chciałem Wam pokazać, jak będzie. I teraz tak, Korat, aplikacja Korat. Koradzie, gdzie jesteś? I właśnie, jak rozmawiałem się z Adamem z Kochambasie, mówię do niego, kurde, Adam, KBC zmieniałem, SPI zmienione, wyczyszczone, a płyta włączała się, pobierała 270 mA, około. No i w sumie Wam to teraz pokażę. Czekajcie, przechodzimy na termowizję. Termowizja góra. O, już wszystko się wczytało, jak fajnie. Tylko musimy oddalić perspektywę. Może w ten sposób. I patrzcie, co się dzieje. Podpinam zasilanie, wtyczka. I trzeba puścić prąd. I teraz tak, płyta, co robi płyta? Płyta pobiera 200 mA. Za chwilę będzie, urośnie ten prąd mniej więcej do 300. I robiłem takie wstępne pomiary. Startuje wszystko, oprócz... Ale szum. A nie, na śmieciu ogarnia sprzęty. Więc tak, startuje wszystko, oprócz procesora, bo zasilanie na
w RAMie 1,35 jest. Zasilanie na grafice, te cewki, jest zasilanie. 5 V jest, 3 V, odwrotnie, 3 V jest, 5 V jest. Na terminalu baterii tam z 12 pewnie teraz jest. Most 1,05 jest, 1,2 V zasilanie RAMu jest. Ale na żadnej z cewek od CPU nie ma. Tutaj generalnie w tej konstrukcji brakuje sygnału Power On, czyli coś, co powie przetwornicy procesora, włącz się. I problem jest taki, że w sumie jaki jest problem? Ta przetwornica jest programowalna. Tutaj siedzi dokładnie ten sam układ, który można znaleźć w Xboxie One X. Ta przetwornica M, zaraz Wam pokażę, bo sam już nie pamiętam. Minionek, chodź. MPS, jakoś tak. Cyk, chodź. Szukamy Cię. Jest. MP2949A. Widzicie to? To jest dokładnie ten sam układ, który siedzi w Xboxie One X. I ta przetwornica jest jaka? Programowalna. To jest lipa. Jeżeli do tej konstrukcji wstawimy przetwornicę z Xboxa, która de facto jest sprawna, ten laptop nie wystartuje. I tu się robi kuku. I widzieliście, że pobierała 250 mA, rdzeń grafiki startuje, wszystko jest fajnie oprócz CPU. I już była decyzja, żeby rwać układ, nagrzewać laminat i PCH wylutować, bo była spora szansa, że tak naprawdę zwarcie na KBC, które usmażyło od 20 V, obciążyło KBC i puściło dalej i poszło na PCH. I PCH jest zjarane. Bo tak połowicznie, wiecie, startuje. Bo fakt faktem, nawet jak PCH wystartuje elektrycznie, to on musi wystawić odpowiednie sygnały do KBC, on się dogaduje z procesorem i tak dalej, i tak dalej. Tak w skrócie. No i już miałem wylutowywać PCH, ale mówię, zrobię jeszcze jedną rzecz, bo przez to, że miałem drugą płytę dawcę, wylutowałem przetwornicę z tamtej płyty od procesora. I teraz to zrobimy jeszcze raz. I patrzcie to, to jest w ogóle szok. Bo szukałem dzisiaj na internecie, na forum elektrody, jest wątek, gdzie ktoś napisał, że dokładnie ta sama płyta startuje, włącza się, pobiera 250 mA, prąd rośnie o 1 mA jednostajnie, ale nic się nie dzieje i tamten temat nierozwiązany został. Więc w sumie jak to nagram i zadziała, to im wstawię link, bo konto na elektrodzie mam. Teraz tak, tą przetwornicę wylutuję. Nagrzewamy ją, nie ma się co śpieszyć. Może będzie dobrze. Znaczy, żeby być uczciwym, ja już dzisiaj raz tą przetwornicę wylutowałem i wtedy ten laptop wystartował. Mam nadzieję, że i teraz też tak będzie, żeby się nie okazało kuku. Ale to są, powiem Wam, mega rzadkie sytuacje, żeby faktycznie tak się stało. Dobra, przemyłem laminat. Ładnie się wszystko świeci. Dodajemy trochę topnika. Topnik świeży, jak znalazł. I wlutuję drugą przetwornicę. Ona ma delikatną rysę, bo jak ściągałem, to zarysowałem ten układ. Dobra, nagrzewamy. Trochę to potrwa. O, już skoczyła. Siadło. Syna za chwilę zastygnie, będzie widać, jak się robi matowa. Właśnie teraz. Teraz myjemy laminat. No i mamy dobry obrazek. Jakby każda robota po lutowaniu tak wyglądała, to życie byłoby piękne, ale nie zawsze się tak da. Ok, przetwornica polutowana. Teraz troszeczkę wystudzę płytę kompresorem, bo tak będzie szybciej. Pyk. I patrzcie to, idziemy na ujęcie od góry. W tym momencie warto jest wypiąć pamięć RAM, bo procedura post
nie przejdzie jej ten laptop bez RAMu, bo RAM jest fabryczny, nienalutowany, więc bez RAMu odpalamy płytę. I znów zasilanie trzeba mu podać, pyk. Poczekaj, go wyłączę. I jeszcze tak, wpinamy wtyczkę. I czajcie, patrzcie teraz. Patrzcie na prąd pode mną. 0,29, o, dobra, budzi się. I procesor co? Nagrzewa się. Procesor startuje. Oczywiście nagrzewa się, już ma 70, prawie 80 stopni. Bo to jest procesor 9 generacji, więc one bardzo szybko, w krótkim czasie dostają temperatury. Ale płyta elektrycznie zaczęła gadać po wymianie programowalnej przetwornicy. No i tutaj kiedyś na naszym kanale mieliśmy ten temat i pytałem wtedy o możliwość zaprogramowania. Ktoś z Was mówił, że ma te układy na stanie i jest w stanie je programować. Więc jak jesteś, jak widzisz, możesz napisać komentarz, jakim programatorem podłączyłeś się do tej przetwornicy i w jaki sposób ją zaprogramowałeś. Będę wdzięczny, bo ja tego nie robiłem, mówię uczciwie jak jest, także kolejna byłaby ciekawa wiedza, w razie czego to mógłbym nagrać, jak trafi się jeszcze w przyszłości taki laptop z taką przetwornicą i pokazać, jak się ją programuje, czym, bo mówię, nie sprawdzałem tego. Wiem, że się da, a co i jak, wyjdzie w praniu. Więc teraz tak, skoro płyta elektrycznie się już odzywa, to trzeba teraz tego laptopa stąd wyciągnąć, pyk, płytę odłożymy, damy trochę pasty i jak będę miał szczęście, to on da obraz, a jak będę miał pecha, to co tu dużo mówić, to procesor się po prostu tylko nagrzewa i od tego zwarcia na kabecu mogło upalić CPU. Jest to możliwe. To nie ma takich przypadków, że coś się może nie zadziać, nie? Więc wszystko jest możliwe. Wszelkie te chwyty dozwolone. Dobra, ta folia była w tą stronę. Pyk. Naklejamy. No i możemy sobie to przełączyć na ujęcie od góry. Czekajcie, żebyście widzieli, nie? Trochę tych tasiemek jak zwykle jest do podłączenia. O. I teraz tak. Płytę musimy wstawić. Lenovo ogólnie lubię za design. Tak jak te Y520 zawsze mi się podobały, tak w tym L340 podoba mi się kolorystyka klawiszy od klawiatury, bo są takie obramówki jasno-niebieskie i to przyznam szczerze, że wygląda naprawdę dobrze. Teraz tak, podpinamy wszelkie złącza. No i pytanie, to wstanie na nogi czy nie? Da obraz? Dajcie znać w komentarzu na ten moment, czy myślicie, że da obraz. Złącze baterii zapięte. Pozostały jeszcze kolejne tasiemki. Ja ogólnie nie lubię wpinać tych tasiemek. Mimo wszystko zawsze wolę na co dzień co robić? Lutować. Lutowanie to jest... Każdy ma swój jakiś tam konik. Robi go lepiej, gorzej. A mówię, dla mnie lutowanie mimo wszystko zawsze na plus. Frajdę mi sprawia, a najważniejsze jest to, żeby próbować odnajdywać w tej robocie, jaką się wykonuje na co dzień, jak najwięcej frajdy, a nie zmęczenie, znużenie i w ogóle koniec, koniec wszystkiego. Teraz tak, gdzie to się wpina? Tu, wentylatory, bach, audio, głośniki, mamy cyk i bateria RTC od spodu podpięte, bateria główna. Jak to się wpina? W sumie w tą stronę. Teraz podłączmy sobie, przykręćmy baterię i wentylatory. Ciekawe jak będzie. Ja liczę, że dupek da obraz, no ale wiecie jak to jest. Życie wielokrotnie pokazało, że już jesteśmy praktycznie na samym końcu. Ma być dobrze i wychodzi co? Wychodzi jak zwykle. No ale... Jest to takie słynne powiedzenie, kto nie próbuje, ten nie pije, czego? Szampana. Więc coś w tym jest. Trzeba podejmować ryzyko, nie rzucać rękawic na podłogę, tylko kurde walczyć. Walczyć, jeszcze raz walczyć.
Trochę pasty dajemy na potrzeby testów. Ona się i tak rozejdzie. Teraz na CPU. Cyk. I układ chłodzący. Ja go sobie już wcześniej przeczyściłem, żeby nie było. Poczekajcie, chyba zrobiłem błąd. Moment, bo ta folia była pod kartą graficzną. I to może być błąd kosztowny, wiecie? Tak, no niestety, ale pamiętajcie, jak składamy laptopy, to trzeba z powrotem nakleić taśmy ochronne. Nieraz mieliśmy laptopy właśnie, gdzie klient wymieniał klawiaturę. Taki prosty przykład. Po wymianie klawiatury laptop został złożony przez klienta. Laptop co? Zdechł. Przestał działać. Trup. Dlaczego? No bo kurde, nie dał folii ochronnej pod płytę główną, a tą folię oczywiście wcześniej ściągnął. Tak samo ja tutaj w tym momencie zrobiłem tą gafę i przy pierwszym uruchomieniu ta płyta mogłaby się zjarać. Chociaż nie, w tej edycji akurat to jest folia ochronna, więc nawet zwarcia by nie było, ale producent dodatkowo dał ten kawałek folii, więc zaraz go sobie tutaj jakoś wstawimy. On jest w tą stronę, dobra. O, to ma być tak, pokażę wam to ujęcie. O, ta folia ma być tutaj. Dobra, ustawiamy to jeszcze raz. Mówię, lepiej tutaj przyjrzeć się konstrukcji, jeśli się da, jeśli to zauważysz, bo to jest tak, że są pewne rzeczy, o których, o tym też wspominałem wielokrotnie. Są rzeczy, na które nigdy nie wpadniemy. Po prostu, choćbyśmy myśleli dobami, godzinami, czy tam ile, nie? Nie zauważymy tego, nie domyślimy się pewnych rzeczy i z tego sobie trzeba zdawać centralnie sprawę. Na przykład ktoś ogląda taki materiał i on od razu wie, że będzie to, 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 albo nawet zobaczy więcej niż ty. A ja na przykład będąc tutaj przed kamerą, występuję, mówię, czegoś nie widzę, nie? No i to się nazywa co? Życie. A tym bardziej, że materiał jest bez przycięć, bo ten materiał nie będzie cięty. Co innego jest, kiedy sobie nagle zrobisz pyk, pauza, źle powiedziałeś, bach, nagle cofasz materiał i czy tam no, robisz jeszcze jedną nagrywkę i fajnie, pięknie wychodzi, nie? Potem jest, że w internecie są sami znawcy. A to tak nie do końca. Więc też co tu można wspomnieć? Fajnie jest oglądać z tego tytułu takie właśnie live'y. Na live'ie nie wytniesz nic. Tak jak ostatnio, pająk wyskoczył. Był pająk, było wesoło, więc kurde. Teraz tak, zasilanie, to. Układ chłodzący przykładamy. Folia nałożona. Pyk. Skręcamy na spokojnie. Tam na razie śruby dokręcam, nie na maksa, tylko tam po 3 obroty, nie? I tak jak wspominałem kiedyś na filmach, jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. To jest kolejność dokręcania tych śrub. Tak sobie wymyślił producent, na ile to jest zasadne i tak dalej. Nie wiem, stosuję tą metodę przy tym dokręcaniu właściwym. Ale przyznam, że też parę razy inaczej skręciło się. No i co? Działało. Więc wiecie jak jest. Teraz tak, płytę główną przydałoby się przykręcić chociażby jeszcze na jakieś dwie śrubki. Żeby nie było. No i palimy ją. Może z tego co będzie. Kto wie. Liczymy, że będzie dobrze. Dobra, to. I tu jeszcze jedna śrubeczka, jakaś krótsza. Chodź tu. No i słuchajcie. Co teraz? Teraz podpinamy baterię. Ja zrobię test tylko na krótko, bo mnie interesuje, czy on da obraz. Bo karta graficzna już będzie testowana później. Bo nie przygotowałem sobie dysku twardego żadnego. Więc to o to chodzi. Najważniejsze jest to, że jest to skręcone jakkolwiek. Ale duży. No i właśnie w Lenovo podobają mi się te przyciski. No kurde. Nie wiem, czy one mają podświetlenie, pewnie tak, ale fajnie to wygląda. No wiadomo, jeden lubi czerwone, drugi lubi białe, trzeci lubi sraczko-buraczkowe.
Próbujemy go zaraz włączyć. Tylko tak, korat. Zobaczymy prąd, jaki będzie pływał. Kto wie, zobaczymy, gdzie my popłyniemy. Bach. Mamy wszystko? Mamy. Przesuńmy główną scenę trochę w prawo. O, może tak? Niech będzie. No i podpinamy zasilanie. Czekamy. No i patrzcie. 1,2 ampera. Ram jest wpięty. 1,1. No, 1,2. Mógłby tak bardziej agresywnie pływać. O, 1,7. Dobrze, jak będą wyżyny doliny, to będzie dobrze. A jak będzie taki jednostajny prąd, tak jak teraz, 1,4, to jest źle. Ale wyłączył się. To jest najważniejsze w tym wypadku. Laptop się wyłączył i pytanie, czy się sam podniesie. Podnosi się, dobra, robi reset drugi. Znowu się wyłączył. Czekamy na trzeci reset i czekamy na to, żeby dał obraz. Come on, baby. 1,4. 1,3 ampera. No, dawaj, baby. I co? No bez jaj, dawaj. Nie ma obrazu. Ej. Jeden, cztery. Jeden, cztery. Nie. On nie da obrazu. Nic z tego nie będzie. No i dlaczego? Poczekajcie, bo... Bateria się nie ładuje. Wciskam włącznik. 1,4 ampera. No prąd jest niefajny. Kolejna naprawa zakończona niepowodzeniem. Miało być fajnie, miało być fanfary. Laptop zresetował się kilka razy. No i póki co... No kurde. Serio? Pendrive nie mruga, komunikacji nie ma. Może RAM nie łączy. Czasami zdarzały się sytuacje. Nie wiem, czy to jeszcze może kwestia BIOS-u, ale BIOS jest wgrany nowy, czysty. Ale poczekajmy, dajmy mu czasu, żeby nie było, no kurde. Bez jaj. Wentylatory kręcą. No i co? Lenovo. No niestety. Nie chcę gadać. Wciskam włącznik. Nie reaguje na wyłączenie. Przytrzymam włącznik. Może wypnę RAM. Czasami się mogłoby tak zdarzyć, że no nie wiem, szansa jest niska, mega niska, gdzie coś jest nie tak ze slotem RAM. No, no ale bez takich. Chciałem, żeby było pięknie, fajnie. Próbujemy jeszcze raz go włączyć. O, wyłączył się. Jeszcze może jakiś inny RAM by się przydał na test. O! A czego tak się dzieje? Czekajcie. Wypiąłem RAM. I co? Laptop nie chce działać. No, come on.
z włącznika go odpaliłem. Kurde. Źle jest. Ten prąd nie wróży nic dobrego. Przydałoby się może, nie wiem, inny bios wgrać. Jest jakaś niska szansa, że to wina biosu. Cholera wie. Najgorsze jest to, że muszę już jechać w teren. I nie mogę tego dokończyć. Smuteczek. Smuteczek. Tak jest. Nie, nie odpali się. 1,5 ampera pobiera i wszystko w temacie. Nie będzie obrazu. Jeszcze poczekajcie, wezmę... RAM zmienię. Z dwa razy się zdarzyło, że RAM mnie zrobił w balona. No i laptop nie wystartował, no ale... Tutaj wszystkie kroki są dozwolone. 1,3 ampera, nie, 1,2. Chociaż kurde, o, 1,5, 1,3. Znowu na 1,5 się normował. 1,5. Chyba mnie pokonało Lenovo. Już się cieszyłem, że będzie super, świetnie, pięknie. Nie. Prąd jest na stałym poziomie. Zły znak. Powiem wam tak, kończę teraz, bo muszę z synem jechać do fryzjera. Są też rzeczy ważne i ważniejsze i tak dalej. Wrócę do tego tematu, jak już przyjadę na miejsce, wgram inny BIOS. Może jeszcze KBC zmienię. Bo elektrycznie płyta już zaczyna gadać, na pewno zasilanie na CPU pojawiło się, bo widać było wtedy na materiale, że CPU się nagrzewa. Także kończę na dzisiaj. Myślałem, że będzie obraz, a tu kurde nie ma. No ale trudno, jak wam się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Do następnego, z wami Spox 2. Cześć, hej!